Raz. Proszę Państwa, jesteśmy na wielkiej ocztecznej świątecznej pomocy. Żonkowie z nami, legenda żużla polskiego, Andrzej Chuszcza. Andrzeju, ty zawsze co roku grasz na naszej orkiestrze. Dzień dobry wszystkim. No, tak samo jak i w tym roku, 32 finał. Także przyszedłem i będziemy grali. Andrzej jest zawsze do dyspozycji i zawsze nas tutaj wspiera. Dzięki Ci bardzo za przybycie. No, dziękuję bardzo. No, postaramy się, żeby wypaliło to dobrze. O 17 zostaniecie do końca z nami. Siema! Siema. Jest i będzie fantastycznie, to z całą pewnością. Przed chwilą dołączyła do nas bardzo liczna reprezentacja Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra. Zobaczcie, tam stoją. Jest z nimi na czele trener Tomasz Pasek, wielki chłop. Zobaczcie, ręka prawie do sufitu. Chodź Tomek, chodź. Kilka słów o klubie, słuchajcie. Jest Rafał Gąszczak, jest Kacper Frontczak i sporo młodych adeptów tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest kickboxing. Rafał Gąszczak, trzykrotny mistrz świata w kickboxingu, 3 razy z rzędu ten tytuł zdobyty. Kacper Frontczak, jeżeli chodzi o medale zdobyte na polskich i światowych imprezach, to byśmy tutaj musieli cały worek tych medali zaprezentować, żeby o tym wszystkim powiedzieć. Kilka słów od trenera. Wielkie brawa dla tej całej ekipy, która jest dzisiaj i gra razem z nami dla WOŚP-u. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. No, chciałbym tutaj przedstawić przedstawicieli naszego klubu, którzy tak licznie się zgromadzili tutaj w hali. Bliżej? O, teraz w porządku. No cóż, myślę, że sport każdego dnia nam towarzyszy, zarówno pod względem wyczynowym, jak i amatorskim. I myślę, że wszyscy tutaj ludzie, którzy się zgromadzili jeszcze przed południem, no to świadczy o tym, że Państwo lubią ruch, są zainteresowani przede wszystkim pomocą dzieciaczkom. No Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też jest związana z kulturą fizyczną i ze sportem, w szczególności w naszym mieście. Nasze stowarzyszenie w przyszłym roku obchodzi 20-lecie. Specjalizujemy się, o witam Panie Andrzeju, witam serdecznie. Nasze stowarzyszenie specjalizuje się w szkoleniu sportu walki i skupiamy się generalnie na kickboxingu, ale można u nas również znaleźć coś dla siebie, nie każdy musi rywalizować. W tym momencie mamy kilku tutaj przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Jesteśmy klubem, jeśli chodzi o nasze województwo, najlepszym, jeśli chodzi o rywalizację dzieci i młodzieży. Rywalizujemy w kickboxingu już od 20 lat. Są z nami tutaj na przykład Rafał Gąszczak, który jest 30-krotnym mistrzem Polski, 3-krotnym mistrzem świata, aktualnie numer 1 w światowym rankingu kickboxingu. Jest z nami Kacper Frontczak, który jest aktualnie jednym z najlepszych zawodowców w Europie, 3-krotnym mistrz świata. Pozostali zawodnicy to są wielokrotni mistrzowie Polski. Pamiętam, jak przychodzili do mnie na salę w wieku 10-12 lat. Chcieli się tylko pobawić w sporty walki, a wyrośli na wspaniałych sportowców. Dziękujemy tutaj za możliwość panu radnemu Wiesławowi Kuchcie, że mogliśmy się tutaj znaleźć, mogliśmy się przedstawić tutaj tak licznej publiczności. Dziękuję również za wielką pomoc, która płynie od nas, która płynie do nas z Rady Miasta i pan Wiesław jest dużą częścią. No i chcielibyśmy, aby każdy, kto tylko ma ochotę, chciał wstąpić w nasze szeregi, mogą u nas trenować zarówno amatorzy, mogą trenować wyczynowcy. Realizujemy zgrupowania, obozy sportowe, ferie na zimowo, które za 2 tygodnie będziemy realizować w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Tak więc no, dziękuję bardzo i życzę miłej niedzieli. Dziękujemy za to, że jesteście dzisiaj razem z nami i z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Oczywiście jakieś pamiątkowe zdjęcie. Gdzie jest pani Magda? Z Wosiru Dżonków. Okej, mamy już tutaj, słuchajcie, fotografa, a więc ASW Knockout Zielona Góra. Pozujemy do zdjęcia i za chwilę przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania, a więc Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 32 finał. Zielona Góra, Dżonków po raz kolejny gramy w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego. I za chwilę kolejne licytacje, kolejne atrakcyjne gadżety i vouchery. A w międzyczasie jeszcze raz przypominamy o tych wszystkich stoiskach, które są tutaj dookoła hali sportowej. Tam w głębi również strefa zdrowia i urody, strefa cateringowa. Również można pójść zjeść coś dobrego. Do tego zachęcamy bardzo serdecznie.
700 zł za ten rower. Jest 700 zł. Czy zobaczę 700? 800! Jest 800! Słuchajcie, dzisiaj naszymi gośćmi jest Akademia Sportu Walki Knockout. Jest z nami trener Tomasz. Tomaszu, proszę cię, powiedz coś o swojej akademii. Witam serdecznie. Nasza akademia niebawem obchodzi 20-lecie swojego funkcjonowania. Jesteśmy Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej działającym przede wszystkim jako klub sportowy. Zrzeszamy dzieci, młodzież, dorosłych. Mamy duże wsparcie tutaj ze strony miasta aktualnie. Wiesiu tutaj przedstawił nam Kacpra Frączaka, który jest trzykrotnym mistrzem świata. Z boku stoi Rafał Gąszczak, trzykrotny mistrz świata, 30-krotny mistrz Polski. No, znani jesteśmy z tego, że staramy się dzieciaków tworzyć wielkich sportowców wielkiego formatu. Rafał niejednokrotnie został najlepszym sportowcem Zielonej Góry, a Kacper wraz z Rafałem są numer jeden polskiego boksingu, tak więc dziękujemy, że możemy tutaj być, dziękujemy tutaj Wiesiowi za to, że nam pomaga, dziękujemy całej Radzie Miasta za wsparcie, bez was byłoby ciężko funkcjonować i życzę sobie i wszystkim, żebyśmy kolejne 20 lat spędzali w takiej fajnej atmosferze jak teraz. 1100. Słuchajcie, 1100, zobaczę, co może tak popić. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest 1100. Bardzo miło jest tutaj być częścią pomocy przy wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Także zachęcam wszystkich do wsparcia. Ten tutaj, to święto takie po prostu, gdzie wszyscy się zbierają, cała Polska, żeby w imię jednego dobrego celu. Po raz pierwszy. Bardzo dziękujemy tutaj za zaproszenie. Brawo dla pani. Ale pani wyczekała. Mamy 1200. Czy będzie 1250? Mamy 1200 po raz pierwszy. Czy zobaczymy? Oddaję mikrofon dla Rafała. 1200 po raz drugi i 1200. Witam wszystkich. 1250. Jesteśmy właśnie na gratulacje dla pana. Mamy 1250 po raz pierwszy. Czy zobaczę 1300? Czy będzie 1300 zł? Czy ktoś da 1300 zł za ten piękny rower z kaskiem pod kolor? Każdy słuchacie. Jest zobligowany do tego, żeby wrzucić chociaż złotówkę do puszki. No co, chcemy pozdrowić wszystkich z Zielonej Góry i okolic. Jako Akademia Sportu Walki Knockout jeszcze nieraz będziemy dostarczali emocji. Bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj do Dżonkowa, na WOŚP. Wspieramy, pomagamy. Dobro wraca, pamiętajcie. Czy będzie 1350 zł? Naprawdę jedyny rower w swoim rodzaju. Mamy 1300. Czy będzie 1350? Czy ktoś tutaj bardziej Strzonkowa. Znowu jesteśmy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dzisiaj miał mi przedstawić klub ZKS WOŚP Patryk Szpera. Szczególne moje zadowolenie jest takie, że jest to w strukturach mojego stowarzyszenia. Patryk, bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś tutaj pokazać się z dobrej strony. To ja dziękuję za zaproszenie. No, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już od wielu, wielu lat jest wspaniałą inicjatywą, właściwie od samego początku. Co bardziej cieszy, że ludzie od tylu lat się angażują w to wszystko i oby to trwało jak najdłużej. Tutaj za zestawik jest 350. No, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Czy ktoś podniesie? Jest 400. Słuchajcie, życzymy powodzenia. Bardzo, na ringu jest bardzo ciężko. Dzięki bardzo. Naprawdę fajny zestaw win. Jest 450. Czy zobaczę 500? Czy zobaczę 500 zł? Jest 500 zł. Super. Dziękuję panu bardzo. Czy zobaczę 550? Rozglądam. I zapraszamy na scenę reprezentantów dwóch klubów sportowych, które są dzisiaj razem z nami. Oktopus Zielona Góra i Watacha Zielona Góra. Zapraszamy panowie, pokażcie się na scenie. Zaprosił was tutaj Wiesław Kuchta, który wiem, że razem z wami na co dzień działa, a więc zaprezentujcie się tutaj razem z Wiesławem Kuchtą, radnym Zielonej Góry, a także prezesem Stowarzyszenia Dobry Start. Witam panowie, dzień dobry. O, witamy wszystkich serdecznie w ten bardzo fajny, miły dzień. Jest pogodnie. A oprócz tego robimy naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Watacha Rugby Klub Zielona Góra uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jak może, czasami akcjami, czasami swoją obecnością. Witamy was serdecznie, zapraszamy do dalszej dobrej zabawy. Teraz koledzy z Oktopusa. Witamy serdecznie, Oktopus Zielona Góra, klub jiu-jitsu. Również uczestniczymy w WOŚP-ie. Od kiedy istniejemy. Chcieliśmy podziękować panu Wiesławowi Kuchcie za zaproszenie. No i to tyle. Zapraszamy na treningi. Dzieci, dorosłych, młodzież, kobiety. Proszę bardzo.
Dziękujemy. Raz. Słuchajcie, bardzo dziękuję za przybycie, bardzo dziękuję za zaproszenie, że przyjęliście. Chłopaki są bardzo skromni, nie mówili, że trenują u nich 40 dzieci, rodziców w trzech grupach, także gorące prawa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym sportowcom i za chwilę kolejny blok licytacji. Jeżeli chodzi właśnie o chrapanie. Szanowni Państwo, dodam jeszcze, że... Witamy dzisiaj w Atacharach, by Zielona Góra. Przyjechali na nas Boś do Drzemkowa. Szczególnie mi miło, dlatego że no już kopę lat współpracujemy tutaj. Przedstawiam Wam dzisiaj Pawła, szefa drużyny, Paweł. No, witam serdecznie. Witam serdecznie. No my wspieramy WOŚP. Ja osobiście od 32 lat, czyli od pierwszego finału, razem od kiedy Watacha istnieje, braliśmy udział w wielu takich akcjach. Na ten rok też mieliśmy przygotowany bardzo fajny pomysł. Nie doszedł do skutku, więc zostanie jeszcze tajemnicą w przyszłym roku. W przyszłym roku naprawdę będzie o tym głośno. Natomiast no dziękujemy za tutaj Wiesiowi za zaproszenie. Tak jak wspomniał, współpracujemy. Kupę lat robi dla nas mnóstwo dobrej roboty, a my staramy się odwdzięczyć jak tylko możemy. Myślę, że ta współpraca naprawdę będzie się ciągła jak wielka orkiestra do końca, no właśnie, do końca świata ciężko, ale do końca naszych działalności ten jeden dzień dłużej. Słuchajcie, ale mamy tutaj w drużynie reprezentanta Polski. Wartość budżera 1500 zł. Chodź tu reprezentant. Oczywiście wspieram Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od wielu lat, od kiedy tylko mogę wrzucić tam jakieś pieniążki. Panowie, dziękuję bardzo. Czekamy na ofertę. 500 zł. Rody, są nasi lekarze, specjaliści, pan doktor Grzegorz Zioła. Znowu jesteśmy na WOŚP-ie. Korzystamy z tego, że tutaj w tej chwili odbywają się licytacje i dlatego tutaj zapraszamy kolejnych gości. Tym bardziej miło mi zaprosić, że klub Oktopus Zielona Góra jest w strukturach mojego stowarzyszenia. Tak. I bardzo miło tu ich gości. Dziękuję bardzo Wam, że skorzystaliście z naszego zaproszenia. Również dziękujemy za zaproszenie. Bardzo miło było to nam przyjechać. Co mogę powiedzieć? Ile razy już współpracujemy? 3 lata? 4? 3 lata. Ładnie przez te 3 lata, żeśmy rozrabiali na mieście, nie? Tak mi się wydaje. 4 czy 5 grup, że tak powiem, nie? Sportowych, dzieci, ponad 40 dzieci. Grupy zaawansowane, średnio zaawansowane, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, grupa boksu. No, powiem szczerze, że dobra robota chyba nam wychodzi razem, wspólnie. Co na to, Krzysiek, powiesz? Zapraszamy Państwa. Tak, no współpracujemy 3 lata i to są bardzo mocne 3 lata. W tym czasie przez klub przewinęło się, myślę, że nawet można liczyć około 200 osób. Część została, z nami część nie została. Duża jest w tym Twoja zasługa, Wiesiu. Zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc, zawsze nas wspierasz, za co dziękujemy. I żeby ta współpraca się układała jak najlepiej, jak najdłużej. I wszystkiego dobrego dla Ciebie i tutaj z okazji Orkiestry Świątecznej Pomocy cieszymy się, że się możemy spotkać i wspierać tą szczytną inicjatywę. Nie no, słuchajcie, ja stwarzam tylko warunki, a całą robotę Wy robicie, naprawdę, super. A za 500 zł można ten voucher kupić, więc 1000 zł. Weduta, ulicy Wielkich Miast. No, wracamy na WOŚP. Korzystając z krótkiej przerwy, jest z nami klub Sparta, klub bokserski. Witamy Jakuba, witamy Pelka. Witamy serdecznie. Jak co roku wspieramy Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Gratulujemy fantastycznej organizacji. Dziękujemy panu Wiesławowi Kuchcie za zaproszenie, za możliwość pokazania się. A wszystkich widzów zachęcamy do zdrowego trybu życia, do uprawiania sportu, co później przekłada się również na lepsze samopoczucie, na dobre wyniki zdrowotne. Także gramy z orkiestrą i zapraszamy na treningi bokserskie. Słuchajcie, panowie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Felix. My jako klub Sparta Zielona Góra chcielibyśmy bardzo podziękować panu Wiesiowi za pomoc, za wsparcie. No i szykujemy się jako klub bokserski do kolejnych startów i do kolejnych medali, nie? Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za to, że przyjęliście moje zaproszenie. Dzięki bardzo i trzymajcie się zdrowo. Dzień.